Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie w końcu o tym, co jest w plecaku, czyli czego używamy w naszej fotografii. No, także zapraszam. W naszej fotografii mamy taką ważną zasadę. Jeżeli coś nie mieści się w naszym plecaku, to jest nam to niepotrzebne. Więc tak naprawdę bardzo długo szukaliśmy plecaka, który będzie mieścił to, czego potrzebujemy na pewno. I będzie miał jeszcze troszkę miejsca na to, żebyśmy mieli jakieś możliwości, ale jednocześnie, żeby nie był za duży. Czyli żeby tak naprawdę był jak najmniejszy, ale dawał nam troszeczkę możliwości na to, żeby coś w przyszłości zmienić. Na przykład dołożyć jakiś obiektyw, tudzież inne rzeczy. No więc tak, bardzo długo szukaliśmy plecaka idealnego. Zdecydowaliśmy się na Vinte. Jest jak na razie, na ten moment, jak na to, co przeszedłem z plecakami, a plecaków miałem bardzo dużo. Jest jak na ten moment najlepszy. Testowaliśmy ostatnio nawet jego wodoodporność. Nie do końca jest tak wodoodporny, bo przy bardzo mocnym deszczu zacieka na szwach. Tak samo tutaj na ramionach, ale później to wysycha i nic się z tym nie dzieje. Sprzęt jest bezpieczny, bo tak naprawdę to, że on przecieka tutaj na szwach, nie spowodowało tego, że woda dostała się do środka. Deszcz był naprawdę mocny. Nie przeciekł na zamkach, mimo iż nie były schowane. Także plecak jest naprawdę świetny. Jeżeli macie możliwość zamówić, to polecam. No i tak, zaczniemy sobie od kieszonki z przodu. Słuchawki. Zawsze mam słuchawki ze sobą. Zawsze mam słuchawki ze sobą, bardzo często słucham muzyki. Zmieniłem plecak na kota. Więc po prostu nawet jak idę gdzieś ze sobą, tylko z plecakiem, bo tak naprawdę ten plecak ma fajne możliwości, żeby nie nosić w nim sprzętu, tylko to, co sobie tam chcemy. Jest bardzo modułowy. Modułowy to chyba dobre słowo. Także mam słuchawki, bardzo często słucham muzyki do inspirowania się, do złapania flow. A tak dla siebie po prostu. Zawsze mam zestaw notesików. Bardzo dużo notuję. Staram się unikać jakby notowania cyfrowego. Ważne jest dla mnie, żeby notować sobie to gdzieś tam w swoich notesach, mieć to później fizycznie. Sprawia mi to dużo radości. Także tak, notesy. Tutaj najnowsze warsztaty są opisywane i to, co się będzie działo i ogólnie cała prezentacja w formie analogowej. Może pokażę wam coś na stories. Coś do pisania do tych notesów. Zostawimy to na koniec. Kolejnym fajnym plusem tego plecaka jest to, że otwiera się on od strony pleców, czyli jakby nasz sprzęt, kiedy chodzimy po mieście, kiedy robimy zdjęcia i mamy coś tam dodatkowo jeszcze wsadzone w plecaku, jest bezpieczny. Nikt nie może się nam dostać, nikt nie może nam od tyłu odpiąć plecaka i wyciągnąć naszego sprzętu. Także to jest dla mnie priorytetowa sprawa, jeżeli chodzi o dobór plecaka. Dlatego między innymi padło na Vinte, bo jakby jest to jeden chyba z dwóch, trzech plecaków tych designerskich, fajnie wyglądających, nie wyglądających jak plecaki fotograficzne, który posiada właśnie dojście do sprzętu od strony pleców. Nasza iPada. Mam tam pozapisywane różne zdjęcia, różne inspiracje.
I często korzystam na sesjach, na podczas robienia zdjęć, przed zdjęciami, oglądam jakieś filmy, żeby się zainspirować przed samym ślubem, dajmy na to, jeżeli to jest ślub. A także on bardzo, bardzo często mi towarzyszy. Jeżeli nie on, to i jest to jakiś dalszy wyjazd, to mam ze sobą MacBooka. Zazwyczaj coś sobie obrobię, zrzucę sobie zdjęcia, coś sobie przygotuję na Instagrama, coś wrzucę, a zawsze jakieś możliwości mi to daje. Sorry, muszę to ściszyć, bo zapomniałem. SX70. Nie noszę go zawsze ze sobą, w sumie ostatnio bardzo rzadko, ale spokojnie mieści się w plecaku. Jeżeli potrzebuję porobić jakieś zdjęcia polaroidem, mam na to ochotę, to spokojnie go sobie zabieram. Czasami na jakieś większe wyjazdy też z nami jeździ, bo uwielbiamy fotografię natychmiastową, także to jest super sprawa. Kolejną świetną sprawą w tym plecaku jest właśnie ta modułowość, o której mówiłem. Nie wiem, czy to będzie widać z tego punktu widzenia, ale jakby te wszystkie rzeczy wyciągają się z niego. I można zrobić sobie z niego zwykły plecak podróżny. Ma jeszcze dodatkowy wkład, taki, który tutaj jest, który jest po prostu na ubrania. Okej. Okay. Nie wiem, czy to widać. Te ładowarki. Małe, te takie śmieszne małe lampy błyskowe Fuji. To są końcówki do ładowarek. Pokażę wam te lampy. Czasami używam ich na ślubach. One są śmieszne, korzystają z baterii wbudowanej w aparacie. Dają bardzo mały błysk, ale tak naprawdę fajne rzeczy nimi można porobić, fajnie się można nimi pobawić. I tak, tu zazwyczaj jest moja XT3, tu jest XT3 Dorotki. Jak widzicie, one zajmują bardzo mało miejsca, są niesamowicie kompaktowe, jeżeli chodzi o aparaty. Jakby o samym Fuji, o tym, jak nam się z nim pracuje, nagram osobny film. Opowiem, jak cudowne są to sprzęty. Opowiem też o tym, jaki miałem problem z przesiadką na Fuji i że nie było to takie łatwe do końca. Mieliśmy swoje zgrzyty małe, ale teraz jesteśmy w pełni zakochani w sobie i świetnie nam się razem tworzy. No i tak jak mówiłem, to jest praktycznie wszystko. Mamy dwa aparaty, tu mamy jakieś kable dodatkowe. Zazwyczaj tutaj trzymam sobie mikrofon, miejsce na portfel, ewentualnie jeżeli bym chciał w przyszłości dokupić obiektyw, to te ładowarki spokojnie mieszczą się tutaj. I mam miejsce na dodatkowy obiektyw. W planach mam, jeszcze nie wiem, ale bardzo prawdopodobne jest, że zakupimy sobie 16, co na Fuji będzie jakimś 24 mm. Do vlogowania i do tego, że ja bardzo lubię taką szeroką perspektywę. Więc spokojnie mamy miejsce, żeby przyjąć naszego członka rodziny. I tak, tutaj jest mikrofon, tutaj są jakieś pierdoły dodatkowe. Na ogół to nie jest jakoś zajęte miejsce, więc spokojnie. Tu wchodzi mikrofon, który jest teraz na mojej XT3. No i tyle. My bardzo mało używamy sprzętu. Mamy dwa aparaty, dwa obiektywy i tak naprawdę nic więcej nie potrzebujemy. Ani w fotografii takiej portretowej, ani w fotografii w dniu ślubu ogarniamy temat na dwóch aparatach. Tu jest podpięta 35, czyli będzie 50 ekwiwalent. Na moim jest podpięta 23, czyli będzie ekwiwalent około 35 mm. Kabelki do czyszczenia. To jest kabelek, jakbym chciał gdzieś dalej mikrofon sobie podpiąć. I tak, przejdziemy sobie do tej górnej części. Sobie go tu zapnę, żeby mi się nic nie wysypało. Górna część, jak widzicie, odpina się tutaj na klapki. Później, a może nie widzicie, bo nie wiem, jak to wygląda na aparacie. Później odpinne są zameczki.
Później jest wyciągany kolejny element. Można sobie go wyciągnąć z tradycyjnego. Tu jest dodatkowa kieszonka. Często mamy tutaj wrzucony portfel. To jakieś dokumenty, inne pierdoły. Bądź wsadzamy go tam, gdzie pokazywałem wam, że można wsadzić ładowarki. I tutaj mamy karty pamięci, których tutaj w tej chwili nie ma. Jakieś przejściówki, ładowarki i inne tego typu rzeczy. Zestaw baterii. Podobno Fuji bardzo dużo żre, więc zakupiliśmy sobie, zaopatrzyliśmy się tak naprawdę. Spokojnie byśmy byli w stanie ogarnąć z 4 bateriami na ślubie. 6 to już taka lekka przesada, ale lepiej mieć troszkę więcej i czuć się bezpieczniej. W tym przynajmniej względzie. No, także baterie. Są karty pamięci, nie wiem czy mówiłem o nich, których tutaj nie ma w tej chwili, bo zostały w szufladzie. Zrzucaliśmy materiał i jakoś tam zostały. Tajemnicze flamingi. Jakaś gumka do włosów, kasztanek. Kasztanek jest najważniejszy. Ale nie zdradzę więc. Okej, dobra. W flamingach mamy nasze gadżety, które wykorzystujemy. I to są rozmaite folie, pończochy, dingsy, filtry żelowe. Takie tam tego typu rzeczy, które służą nam do efektów specjalnych i do robienia klimatu na zdjęciach. Do różnych zabaw. Gumka jest po to, żeby przyczepić to na aparat. Mam to. No i to by było na tyle. Tak jak mówię, nosimy bardzo mało ze sobą. Nic więcej nie potrzebujemy tak naprawdę, żeby fotografować i tworzyć to, co tworzymy. W takim stylu, jak tworzymy i na takim poziomie. No. Także... To było chyba na tyle. No, mamy teraz w ogóle bardzo szalony czas, tak jeszcze tylko dopowiem. Ostatnio robiliśmy 3 śluby i sesję stylizowaną. Cudne rzeczy powychodziły. Pewnie gdzieś już są na Instagramie i pewnie będzie tego dużo więcej, bo naprawdę pięknie było. Naprawdę było pięknie. Także do zobaczenia. I do następnego czwartku. Pa, ja. Tak na szybko wam jeszcze dogram. Chciałem wam pokazać, jak wygląda mój pokrowiec na karty, czyli to, czego nie widzieliście, bo leżało w szufladzie. I statyw, którego używam do aparatu. Taki najnowszy zakup. Kurczę, świetny jest. Powiem wam, że się świetnie sprawdza. Jest malutki. Chcę zobaczyć go na dłoni. Fajnie się rozkłada, fajnie się go trzyma, fajnie jest stabilny. Dobra, mniejsza ze statywem. To jest mój pokrowiec, którego sobie używam na karty. On się zwija w taki sposób. Sobie go owijam. Jest bardzo fajny, bo nie ma żadnych rzepów, nie szeleści mi w kościele. Świetnie mi się sprawdza. Jak coś, to piszcie do Anita się nudzi. Ona takie cuda robi. Okej. Pokażę wam, jak sobie oznaczam zawsze. Wyciągnę te 3. Jeżeli karta jest włożona w taki sposób, to znaczy, że jest zajęta, ale jest zgrana na coś. Na jakiś dysk przenośny, na komputer. Jeżeli jest włożona w ten sposób, to znaczy, że jest pełna, ale nie jest jeszcze nigdzie zgrana. I w ten sposób włożona jest karta, która jest pusta, gotowa do użytku. Używam trochę prześwietlone, ale mniejsza z tym. 32. Tu wam pokażę, jest trochę mniej tego. 32 i... Tak. Używam 32 i 64.
Extreme Pro i Extreme. Docelowo chyba myślę, że przerzucimy się na te 64 Extreme Pro. Będziemy sobie sukcesywnie wymieniać. I też nie używamy jakoś dużo kart, bo mamy. Dwie 64. I powinna być 6. 32 jednak gdzieś jest. Nie wiadomo gdzie. Znajdzie się później. Tak. No, czyli używamy 6:32, 2:64 i jeszcze mam tą wmontowaną 64 Lexara, którą testuję. Ona jest głównie do nagrywania vlogów. No, to teraz już na pewno kończymy i dzięki jeszcze raz. Hej.